odwyk. Z Watykanu, naprawdę. Też mi trudno w to uwierzyć, że jestem w Watykanie i znaczy nie wiem za bardzo jak to się stało, ale jak już tu jestem, no to no musi być jakiś odwyk. Nie za bardzo wiem o czym. Trochę wiem. Najpierw to ja pokażę, co to jest Watykan. Watykan to jest taki jeden plac okrągły. Zacznę się tutaj kolumnami. Potem tu jest fontanna. Dalej jest ten duży budynek, to jest Bazylika Świętego Piotra. A potem jest jakaś taki czopek i fontanna znowu i kolumny i koniec placu. Koniec. To jest cały Watykan. Można jeszcze wejść tam do środka, ale nie wiem, czy chcę, bo kolejka jest długa. Ciągnie się tak, No, więc może nie wiem. Podobno jest ładne. Ja lubię ładne rzeczy. I'm a Roman Catholic and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. Ale tak sobie myślę, jak już jestem w Watykanie, no to nie mogę nie zrobić odwyku o niczym. I o czym zrobić odwyk? No o kościele będzie i o Watykanie. I może jest trochę głupie, ale to jest na czasie, bo dużo ludzi uważa, że to, co tu jest, właśnie tu, gdzie stoję i to, co widzicie, to jest źródło wszelkiego zła. Ten kościół jest zły, ten papież tam jest zły. Angry Ben, no. Zły Ben siedzi i rządzi światem z piwnic watykańskich, a tam, co się dzieje w ogóle z dziećmi w tych piwnicach, to już szkoda mówić. Gdzie tu są piwnice? Bo piwnic nie widziałem, na pewno wejście jest ukryte. Tym gorzej dla wejścia, nie? Bo jest bardzo złe już, jak jest ukryte. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment that came. Because... Jak sobie tutaj człowiek jest i ogląda się tutaj po ludziach, to widzicie tych ludzi. To nie są fanatycy religijni, nie? To nie są ludzie, którzy przychodzą z zamiarem podbijania świata albo żeby czcić człowieka, który rządzi światem i chodzi o to, żeby wszyscy byli pod panowaniem papieża. No może tak kiedyś było, ale teraz to wszystko są turyści w kapelusikach, mówią w każdym języku świata. Przyszli sobie zobaczyć ten Watykan, nie wiadomo po co, bo ja właściwie nie wiem, chyba żeby zobaczyć ładne budynki. Nie po to, żeby porozmawiać z ludźmi o Bogu, na pewno. Nie po to, żeby rozważać problemy teologiczne. Nie przyjechali na debaty, nie przyjechali się czegokolwiek dowiedzieć o Bogu. Może bardziej o historii Kościoła, tak. Ale z Bogiem to niewiele ma wspólnego. Właściwie nic. Więc jak się tak patrzy praktycznie na Watykan, to nie widać, żeby tutaj było jakieś źródło wszelkiego zła. Jeżeli jest źródło wszelkiego zła, to ono jest zaraz za tymi murami, i widać trochę ślady jego tu. A o co mi chodzi teraz? Chodzi mi o to, że jak tu się idzie, to zaraz za tymi murami siedzi pełno ludzi i sprzedają. Sprzedają pierdoły, dzindziboły sprzedają, parasolki sprzedają, kapelusiki sprzedają i lody i wszystko. I ludzie, którzy tu przychodzą, są tak naprawdę zainteresowani głównie tym, żeby się nażreć, napić i żeby było tanio. A potem jak jest noc, to żeby jeszcze inne rzeczy porobić i tak dalej, nie? Konsumpcja, kupowanie, sprzedawanie. Jakby tutaj Jezus żył teraz i jakby miał cokolwiek wspólnego w ogóle z tym, jakby to był, traktował Watykan jak jakiś dom Boży. Nie traktowałby. Bo on tak podchodził do kościołów właściwie jak, no tak obojętnie ciut, ale do świątyni jerozolimskiej podchodził trochę bardziej. No więc załóżmy, że to by była świątynia jerozolimska. Gdyby zobaczył to, co dookoła się dzieje, to by zareagował tak samo jak w Biblii. Porozrzucałby stoiska sprzedawców tripodów do kamer i torebek i kapelusików i porozrzucałby euro i wszystkich by powrzucał, by powiedział, że hej, idźcie stąd, bo to jest Watykan, miejsce, gdzie ludzie przychodzą, żeby się modlić i żeby poobcować z Bogiem i absolutem i papieżem. Ale tak nie jest, jak mówię, bo nikt tutaj właściwie nie przychodzi w tym celu. To są turyści, to nie są pielgrzymi, to nie są... Kurde, nie wiem, kto to jest, ale na pewno nie tak to miało wyglądać. Jak sobie kiedyś myślałem o Watykanie, jak byłem mały, to myślałem właśnie, że to jest takie miejsce, przyjadę, będzie miało klimat świętości jakiejś, nie wiem, starożytności przynajmniej, kościoła katolickiego, który powiedzmy tam 15 wieków przetrwał,
i narosło, na wyrósł na jakichś fundamentach czegoś. Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Every sperm is sacred, every sperm is great. If the sperm is wasted, God gets quite irate. Let the heathen spill theirs on the dusty ground. God shall make them pay for each sperm. Ale gdzie tu są jakie fundamenty? Jedyne co zostało to budynki. Nic więcej nie ma oprócz pustych budynków. Więc Watykan ogólnie mówiąc jest rozczarowujący trochę dla mnie. Bo myślałem, że jakieś zło spotkam, albo spotkam nawiedzonych jakichś fanatyków, co się będą biczować czy coś. Że to będzie taki odpowiednik Mekki i Medyny, nie? Tam gdzie, no albo że to będą tacy ludzie trochę jak muzułmanie, tacy bardzo hardkorowi będą, bo tu jest centrum katolicyzmu, nie? Papież tam mieszka, no tam nie mieszka teraz, ale występuje tu czasem, raz na tydzień, w niedzielę. Się nie wiem jak często, kiedy tu papież chodzi. No dziś go nie ma. Więc dla tych, co dalej traktują Kościół katolicki jak jakiś ośrodek wielkiej władzy i zła wypływającego na świat, że tutaj ludzie oszukują i nie mówią im wszystkiego o Biblii, no to popatrzcie sobie, przypomnijcie ten odcinek, popatrzcie na tych ludzi i się zastanówcie, czy to tak naprawdę wam wygląda jako coś, z czego emanuje siła, władza, zło czy coś. No bo mi się to nie wydaje. Wygląda mi to wszystko trochę, prawdę mówiąc, żałośnie i trochę smutno, bo już bym wolał, żeby Watykan był jakimś źródłem strasznego, wielkiego zła. Mimo, że tak rzadko kiedy tak jest, że naprawdę jest coś super złe, tylko złe, jedynie złe, jak jakiś Mordor. Ale przynajmniej to by było jakieś, no. A dzisiaj, w roku 2012, to wszystko jest nijakie, a jedyne co jest ważne, to sprzedawanie i kupowanie, ubieranie się, zwiedzanie, jedzenie, picie. Nudno. No joza taka, nuda. I tyle mogę powiedzieć. Jeszcze pójdę poszukać piwnic watykańskich, bo po to tu przyjechałem, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Tyle ludzi mówiło mi na odwyku, że o, co tam księża robią z dziećmi. Trzeba zobaczyć, udokumentować, może akurat jakiś będzie. Spill there's just anywhere, but God loves those who treat their seamen with more care. Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Jadę, proszę ciebie, panie dzieju. Watykan. Nic właściwie takiego ciekawego ani strasznego. A jak byłem jeszcze za murami i próbowałem wejść, to mi się skojarzył Watykan z Mordorem. Nie? Szukaliśmy bramy do Mordoru. Znaleźliśmy i okazało się, że to jest Muzeum Watykańskie. No i nie weszliśmy. Znaleźliśmy inną bramę. Ale co to za Mordor? Co to za Sauron? Mówię, nie tu, nie teraz, nie te czasy. Ogólnie dlatego odwyk się wydaje tym bardziej taką oazą jakiegoś miejsca, gdzie się ludzie zainteresowani na sprawą na przykład taką, że kiedyś umrą, albo tym skąd się wzięli, albo dokąd to wszystko zmierza, jaki sens jest życia, że tutaj się mogą spotkać na tym odwyku i porozmawiać, bo kurde, nawet w Watykanie już nie można. Nawet już tutaj jest, to wszystko jest taka ściema, a jedyne co naprawdę ludzi kręci to trzeba sobie pozwiedzać, żeby powiedzieć, ja byłem w Watykanie, wysłać widokówkę i nic. Żeby tak, nie wiem. Nic się tam nie przeżywa szczególnie. To smutny jakiś odcinek był, ale
No co zrobię, no co. Dobra. To jest odwyk. www.odwyk.com, piszcie komentarze, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia. Może ktoś był w Watykanie gdzieś głębiej, ja nie wiem, może tu jest jakieś dojście, trzeba mieć. Wejść, może tam w tej kaplicy się czuje to, tę dominację katolicką nad światem, tą chęć rządzenia sumieniami wiernych, bo tu nie. Tu jest, że jest wszystko na luzie. Wszystko jest umowne. Jak ksiądz coś zabrania, to ja nie chcę zabrania. Ważniejsze i tak wiadomo, o co chodzi, żeby zarobić, jeść, pić, kupować, żeby się coś działo, było fajnie, wesoło. A potem umrzemy i nikt żyjąc nie dostaje odpowiedzi na żadne swoje pytania. Na pewno nie w takim miejscu. To mówiłem, ja już mówiłem, no www.odwyk.com, komentarze, to prawda. Everybody's mine. And mine. And mine.